No, drodzy Państwo, dzisiaj nie jest tak kolorowo. Nie wiem, czy będzie widać. 29 stopni. Jak zajdzie słońce wieczorem, ma być 21. Wziąłem bluzę, ale nie wiem, czy ją w ogóle założę. Dobra, wpadło zamówienie z Daiworu. Kornelek? Nie, poke. Coś czuję, że my dzisiaj będziemy z lodami jeździć, a nie z hamburgerami. To taki jeden wyjątek teraz. Trasa jest na 6 km. To ja dojazdu mam niecały kilometr. To na 5 będziemy w tym lecieć. Ciekawe gdzie. Nie pokazuję, nie wiem co się z tą aplikacją porobił. Że nie było żadnej aktualizacji chyba. Albo było. No i coś czuję, że mi rączki podjara dzisiaj. Kurde, ludzie się opalają. Inni grilla palą, piwko piją. A ten cymbał co znowu? A ten cymbał co? Znowu z kanapkami jeździ. Na mnożniku 1,48. Pragnę dodać. Tylko się mienią te jebane szkiełka, kurwa, na tym chodniku. O kurwa. No i dobra, zakończył swój żywot. Zajebiście. Dzięki. Będzie działał, czy niezbyt? Nic z tego nie będzie. No, znowu musimy delikatnie, widzowie, nagiąć przepisy. Ja muszę jechać do domu po uchwyt do telefonu. Przecież jak ja będę jeździł? Kurde. Zawsze coś, no. 10 minutes later. Zeszło mi ponad 10 minut z tym. Mam nadzieję, że klient się nie obrazi. Tutaj wiedziałem, jak dojechać na pod adres, ale no, oddalę się potem od domu. To już ciężko będzie podjechać po ten uchwyt. I później mógłby być problem. Trafieniem gdzieś pod adres bez telefonu, a tak wodzić go w kieszeni, to mając moje szczęście, zaraz mi gdzieś wypadł. Na tym na razie mogę jeździć. Nawet fajniej się telefon operuje. Tylko, że tam to zawsze była jakaś ochrona. Że jak spadł, to nic mu się nie stało. To jest raz, a dwa chroniło port ładowania od wody. No nic, zobaczę, może da się sam uchwyt kupić bez tego etui. Za jakieś grosze to kupię. W ogóle nagrałem tę dostawę? Chuj wiesz, to się nagrywa czy nie. Co chwilę się ta kamera wyłącza od ciepła. Dobrze, że mam kask, bo bym tym samolotem łeb wyłapał. Na 100%.
Dzień dobry. Ja mam 151. Dziękuję bardzo. Berka Joselewicza. No to na Starowiśną się musimy dostać. No, jak na takiej Starowiśnej by mi się to odczepiło, to podejrzewam, że miałbym po telefonie. Lewo. Halo. Tak, słucham. No, ja 77? Aha, okej, okay, dobra. To dzwonię już, to dziękuję. Dzień dobry. Ja dzwoniłem pod 7, a nie 77. No. 45 złote. Resztę? Dzięki, dzięki. To proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Piąteczka na piwku. Grodzka Pizzatopia. Zatopia będzie za 2 minuty, czyli za 7 można liczyć. Niech pani sobie plecak zapnie, bo pani wypadnie. Kolejny dobry uczynek, już trzeci w tym tygodniu. Kurwa, do nieba pójdę. Grodzka, nie w tą stronę, gdzie ja jadę. Dobra, 403. Już kolega to przerobić takie 3 minuty. Okej, okay, dobra, to idę tu przed drzwi. 5 minutes later. Okay. Na kościuszki z tą pizzą. Ależ to się tłucze. Dobra, gdzieś tu po lewej. Ale numer. Ja chyba nie tu miałem jechać. Chuj wie co to za numer jest. 24, 24, 28, ty chyba mi otworzyło, ale jeja. Dobra, mieszkanie, nie wiadomo, nie napisane. Zapytamy. Napisałem do Ukraińca, hej, które mieszkanie, bo tylko numer bloku napisał. Po 2 minutach odpisał mi, hej. No i dalej, kurwa, nic nie wiem. Wychodź, no i git. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jest, z Prackiej. Znowu miamciu. Yeah.
ale ludzie dziwną pozycję przyjmują na tych rowerkach, takie jakieś łopatki spięte. Podejrzewam, że po 5 kilometrach, żeby mnie wszystko bolało. No, tak patrzę na tych ludzi. To oni wychodzą na spacer, a ten plecak to dla jaj biorą chyba. Nie, nie, no co drugi siedzi na tej ławeczce. Albo sami, albo w grupie sobie wyjdą pogadać. Plecak weźmie w razie W, jakby co wpadło, to zaniesie, zawiezie. Kurde, ale się komentarze posypało. Tak jeżdżę i widzę na zegarku, że wpadają kolejne. Jak jest możliwość, to odpiszę, jak czekam na zamówienie, ale chciałem powiedzieć, że jest ich dużo. Za co dzięki wielkie, bo to podbija zasięgi. Tam możecie dać subika też, ci co nie subują. Łapka w górę też mile widziana. A ten jeden kolega, który tak jak pod każdym filmie maniakalnie daje te łapki w dół, to niech też sobie da, nawet dwie. Nie, proszę, proszę. Ja to was na zamówienie? Czwórki? No. Tak, to tutaj do nas. A na jakim imię? Tak, okej, okay, dobra, dzięki. Do widzenia. Ale numer. Aha, bo plecak zielony. Gdybym miał żółty globo, to pewnie by podszedł. Ale pogoda, nie do wiary. I pomyśleć, że jest, kurde, początek kwietnia. Jest zamówienie ze szlaku. Customer. Kurde, za dużo ich jeździ. Trzeba coś wyklinić. Jakbym tak każdemu podchodził i powietrze spuszczał. Z opon. Wszystkie zamówienia byłyby dla mnie. Aha, to jest myśl. Nie, żeby od razu patyki w szprychach. Tak troszeczkę spuścić, żeby się ciężej jechało, nie? Kurwa, na całym skręcie szkło rozje pan. Jeżdżę praktycznie 2,5 godziny już. Mam zarobione 46 zł. No to jak ja na to patrzę, to się odechciewa w ogóle. Dojeżdżę ten miesiąc jeszcze. No i od maja zawieszam działalność. Ja pierdolę, rozdupcę sobie ten rower na tych krawężnikach jebanych. Pierdolę to.
jeszcze się. O. Gość mi otworzył chyba, więc to wyjeżdżał. Chyba. Zamówienie miało być gotowe za 12 minut. Tak myślę, jestem pod domem. Poskoczę się napić coś. Wyleję się. Wszedłem do domu, a zamówienie jest gotowe. Po 2 minutach. To miejsce. Dzień dobry, proszę bardzo. Tak, tak, do widzenia. Jest kolejny plac nowy na kalwaryjską. Pizza topia. Ponoć jest gotowy. Jakoś mi się nie chce wierzyć, ale zaskocz mnie. Odbiorę, to ja lubię. Coś mi tą marihuaniną śmierdzi. Wow. Dobra. Dzień dobry. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Widzę ja. Kolejne, z Kalwaryjskiej na Kazimierz. Do w kółko jeździł. Jak płacą, mogę jeździć. Kurwa, prawie nie rozpocząłem. A bym dał dupy. Busch Burger. Za 2 minuty. 725 masz może? Już. Okay. Uglowo. Będziesz miał napój, nie widzę, wziąłbyś sobie. Pół litra, nie? Dobra. Tak, jest tam, otwórz sobie po prostu, no i potem klientowi przekaż zamówiąc, jak dobra, dzięki. Dobra, potwierdziłem, dzięki. I na Kazimierz znowu. Kurwie, syn. Trzeba być bez psychiki. O! Zatrzymało się. U góry, do góry nogami. Kurwa. Hyperion przy tym to jest pikuś. Dobra. Proszę bardzo. I fanta, dziękuję. Do widzenia. Mam ostatnie burgera z węgłowej frikty. Naruczaj. Zrobię to i zabiję do domu. Thank you.
nadzieję, że nie moje. Pana chyba. Bo mamy dwa zamówienia organizacyjne, które mamy oznaczone jak grupowe. 7 czy 1? 7 czy 1. Czyli ile musisz czekać? Tak 10 minut, jak myślę, potrzebujemy. 7 czy 1, które było przepisywane 4 kokteje do tego zamówienia. Więc nie wiem też dlaczego dzisiaj miałam wygadane przez jakieś 15 minut, że kurier czeka, a kuriera nie było tutaj w ogóle na miejscu. Dobra, to ja... na infolinię i tyle się dowiedziałam, że przypisali chyba potem pana. Dobra, to czekam. Dzięki, do widzenia. Dam to 105 podzielone na 4, 26 zł na godzinę.